Czuwaj! Z tej strony wywiadowca Grzegorz Zawodnik i w tym poradniku chciałbym pokazać Państwu, jak zarejestrować dziecko, bądź jeżeli ma się ukończone 18 lat siebie, w bazie ZHR. Aby to zrobić, potrzebujemy przeglądarki i pasku do wyszukiwania, w którym wpisujemy baza.zhr.pl. Po naciśnięciu Enter powinno nam wyskoczyć takie okno, gdzie jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani jeszcze, to musimy nacisnąć dołącz. Wybieramy, kim jesteśmy, czy jesteśmy pełnoletnim członkiem ZHR-u, czy rodzicem prawnym bądź opiekunem prawnym i chcielibyśmy zarejestrować swoje niepełnoletnie dziecko. Ze względu na stan osób w naszej drużynie wybiorę jestem rodzicem bądź opiekunem prawnym. Po naciśnięciu tego wybieramy ilość dzieci, które chcemy zarejestrować. Gdy wybierzemy na przykład dwoje, wypełniamy swoje dane. Imię, nazwisko, PESEL, telefon, mail i potwierdzenie swojego maila. Później wybieramy kraj, województwo, powiat, gminę bądź dzielnicę, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer budynku oraz numer lokalu. Po wpisaniu wszystkich danych opiekuna wypełniamy dane jednego dziecka. Jeżeli to dziecko nie mieszka pod tym samym adresem co opiekun, musimy odznaczyć opcję i wypełnić jeszcze raz dane zamieszkania dziecka. To samo z drugim dzieckiem. Ja ze względu na to, że już jestem zalogowany po 30-leciu ZHR, wybiorę zaloguj się. Loguje się oczywiście rodzic. Pierwszy panel obsługuje rodzice. Czyli od razu przy zalogowaniu się jesteśmy zalogowani jako osoba pełnoletnia, czyli rodzic bądź pełnoletni członek ZHR. Aby wypełnić ankietę, ciskamy na ZHR, dane harcerskie i wypełniamy. Musimy tutaj wpisać stopień, datę, stopień harcerski, datę przyrzeczenia, numer książeczki służbowej, który każdy z harcerzy bądź zuchów powinien znać przynajmniej początek. Okręg, w którym się znajdujemy, to jest Okręg Staropolski ZHR. Chorągiew, Staropolska Chorągiew Harcerzy bądź harcerzy. Chłopiec, Pionkowski Chłopiec Harcerzy bądź po wybraniu Pionkowski Chłopiec Harcerek Daszgór. I jednostkę. W zależności od tego, w jakiej jesteśmy jednostce, taką musimy wybrać. Ja jestem w pierwszej pionkowskiej drużynie harcerzy Czarna Jedynka imienia Józefa Piłsudskiego. Później wybieramy jako dziecko imię, nazwisko, e-mail oraz telefon do osoby, którą ZHR musi poinformować w trakcie jakiegoś wypadku. Ja, ze względu na to, że jestem na koncie mamy, przeloguję się na swoje i pokażę, że te wszystkie dane mam już odznaczone. Jeżeli ktoś uczestniczy w HOPR-ze, wypełnia HOPR. Jeżeli naciśniemy na zakładkę profil, pokażą się nasze wszystkie dane, jak PESEL, numer telefonu i reszta ważnych danych, jak adres zamieszkania. Trzeba jedynie pamiętać właśnie o przelogowaniu się z rodzica na konto dziecka. Dziękuję bardzo, to by było na tyle w tym poradniku i do widzenia.